Witam, dzisiaj przedstawię Wam 12 ciekawostek o kabuto. Zapraszam. Toyat to po japońsku tori kabuto. Jest to roślina, która może zostać wykorzystana zarówno do łagodzenia bólu, jak i zabijania. Natomiast jego nazwisko Yakushi jest krótką formą imienia Buddy medycyny. Pasuje więc to idealnie do tej postaci, jako że jest medycznym ninja. Jego grupa krwi to AB i urodził się 29 lutego. W pierwszym Naruto miał 19-20 lat, przy czym ważył 65 kg i mierzył 176 cm wzrostu. Natomiast w Shippudenie miał 23-24 lata i mierzył 177 cm wzrostu. Potrafił używać trzech podstawowych natur czakry: ziemi, wody oraz wiatru, a dodatkowo yin oraz yang. Ukończył akademię mając 10 lat i nigdy nie awansował wyżej niż genin. Kabuto jest to nazwa hełmu samuraja, a co ciekawe, wraz ze swoimi kompanami tworzyli trio zbroi, hełmu i miecza, ponieważ yoroi znaczy zbroja, a tsurugi znaczy miecz. Jego hobby to dbanie o skalpele. Chciał on walczyć zarówno z Naruto, jak i ze swoim mistrzem, Orochimaru. Kabuto w Konohagakure ukończył łącznie 191 oficjalnych misji, 163 rangi D i 28 rangi C. Najbardziej lubi ryby okoniokształtne z rusztu przyprawione solą, a najmniej lubi surowe mięso. Posiada 3 Kekkei Genkai, klanu Jugo, Sakona i Ukona oraz Shikotsu Miyaku. Opisywał siebie jako smok, który wyrósł z węża, a smoki i węże występowały w różnych mitologiach, np. Yamata no Orochi, więcej o tym mówiłem w filmiku o nawiązaniach. Jego marzeniem było otworzenie sierocińca, podobnego do tego, w którym sam się wychowywał, w Boruto ziścił to marzenie. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!